Jeszcze jedno, tu miałem pytanie o boreliozę. Proszę Państwa, moje zdanie jest takie. Do lat 80. nikt nie wiedział, co to jest borelioza. Byłem w zeszłym roku z wykładami w Berlinie i powiedzieli mi lekarze niemieccy, że jak parę lat temu większość dużych szpitali została wykupiona przez Amerykanów, to nagle w Berlinie i w Niemczech powstała epidemia boreliozy. Każdy chory, który miał tylko bóle kola, nadgarstku, u wszystkich rozpoznawano boreliozę. No oczywiście jest to bzdura do kwadratu. Jak ktoś, kto nigdy nie miał kontaktu z lasem, z polami i tak dalej, miał się niby zarazić tą boreliozą. Proszę zauważyć, że w Polsce, ani też w innych krajach, nie robi się badań wyhodowania bakterii i tak zwanych postulatów Kocha.